Okej, okay, cześć, witajcie, jestem Sonic Kotmin, w kolejnym odcinku z Banjo-Kazooie Nuts and Bolts i jesteśmy w sumie obok tego igla, przy którym skończyliśmy. Ale jest tutaj coś takiego i w sumie nie wiem co to jest, ale wygląda jak my trochę i dało się kliknąć X, także chciałem zobaczyć przy was co to jest. A, iglo Bogusia. Zostało to sprawdzone z Grodowych Gór. Utraciło nieco na stabilności, a do tego ktoś zwędził telewizor. Ech, rączka, właściciel komisu, Banjo-Tooie. Miał na sprzedaż łudząco podobny model, a stało się to już po wizycie Kazooie w barze Jolly'ego. Co za przypadek. Okej, czyli po prostu taka ciekawostka świata. No, dobra. No to co, szybki zapis. Wzbijamy się w powietrze. I chyba wracamy do rozgrywkowa. Tak, chyba zapisaliśmy na szczęście. Tak, taką mam nadzieję. Czyli te wskazóweczki świata gry też coś powinny dawać, super. Na pewno staniemy puzelki. Jeden chyba puzelek odpowiadający. Nie chciałbym mieć silnik odrzutowy. Teraz tylko to myślę, tak z tych item, które nam ta gra oferuje. Jeden dostajemy za trofea TT, za te wyzwania. I trzy tutaj za te, więc cztery puzelki do przodu. Coś się powinno odblokować. Chyba na wyświetle boxa. Prawie na pewno. A, my nie mamy pławików jeszcze chyba. No. Więc ja mam tam po prostu pojechać po to? Nie bardzo mnie się to na razie interesuje. No dobra, skoczmy. Czemu to jest jeden puzelek? Tu jest jeden puzelek, a tam co jest? Czemu tam jest trzy? To są różne światy jakieś? Co? Dobra, na razie myślę, żeby to zignorować po prostu. Chodźmy do świata drugiego. Powinno być w porządku. To nas jeszcze nie było, prawda? Nie. No będziemy te dwa puzelki, będziemy się martwić później. Tak, ja oglądając filmiki o Banjo-Kazooie, widziałem, że sporo ludzi troszkę narzekało się, że w ogóle ta część to taka że liczy nie coś innego, gdzie są te fajne rzeczy, że tym pojazdy tutaj. Ale tak jak kliknąłem sobie, to teraz ta nie tyle gierka, co ten zestaw. Nie chciałem budować pojazdu, chciałem go zmienić. Wypuść mnie stąd. Ten zestaw sprzedawany przez Rare, gdzie jest trylogia Banjo-Kazooie. Wydaje się całkiem spoko. Z wad nie ma go na PC jeszcze. Jest tylko na najnowszego Xboxa, z tego co pamiętam. A jak sami wiecie i pewnie słyszycie gdzieś tam ewentualnie w tle, mam nadzieję, że nie. Bo jest to dosyć daleko. No to my siedzimy na tym pierwszym jeszcze arcade'zie kochanym. Chyba tam z 4 megabajtami pamięci wewnętrznej, tak bazowo. Oczywiście mam dysk dokupiony, pewnie widzieliście, ale... Ale nadal... To nie porywało, że tak powiem. Tu jest chyba Jinjo. Polski tron, tylko mi się wydaje. Podlećmy tam. To wygląda... A nie, to jest mięsiak, dobra. Ale to i tak zaraz. Chcę tutaj zobaczyć, co to jest, bo to się wydaje być jakoś... Tak, wyzwanie Jinjo Boy. Chcę być wierny temu? Nie atakuj mnie, zostaw. Już by chciał ty. Zboczeniec. Okej, okay, posłuchajmy, co tutaj masz. Nie wiem przypadkiem, czy ich kolory też nie mają znaczenia co do wyzwań. Jinjo prędkość, o, przed prędkością jeszcze, no dobra. Moje rzeczone się znajdą tam, gdzie u króla możemy to ogarnąć. Zaisty starynki, twoje nagłe pojawienie się mocno mnie skonfundowało. Może radę wziąć udział w pewnych wymyślonych zawodach? No to są zawody, które nie były wymyślone? Okej, okay, no w sumie Game of Life trochę. Okej, okay, prędkość. Ja myślę, że tutaj mamy bardzo dobry pomysł. Moderator troszkę jest ponad cele tej gry, bo on chyba, żeby zdobyć ten silnik, chyba by trzeba było, tak bym powiedział. Nie, dobra, no to już na kółkach. Żeby się dostać do tego silnika, chyba trzeba było mieć scuba dive'a, ale w miejscu... Jej, powszechnie spotykany przedmiot. Miejsce, gdzie nas o tym HGW mówił, w zasadzie była taka szydera, puszczanie oczka, nie, że my potrzebujemy, nie no, my to sobie poradzimy w zasadzie, nie? No i oj, tutaj, gdzie jest ten pojazd? Nie, to nie jest pojazd, wróć, tutaj powinien być pojazd, halo? A, dobra, jestem ślepy. No, nieważne. I dało się po prostu nam przepłynąć bokiem. Zresztą są filmiki z Glitchfestów, ze speedrunów, Banjo-Kazooie. Tak, ja wiem, że my tu się na razie poszarpiemy jeszcze z tym, tak dosyć casualowo, ale... Tak, ewidentnie to jest jakiś rzutowiec z silnikiem.
Okej, okay, to mogą być ważne informacje. Byłby super. Ej, ale ja przyznam szczerze, że bardzo fajnie się gra w tę gierkę i nie dlatego, że była jedna z moich pierwszych. Sobie zacznę chyba od Lego Batmana? Tak, Lego Batman był pierwszą gierką na Xboxa, jaką miałem i też w zasadzie chyba... Nie, to nie była moja pierwsza gra pudełkowa. Ale dobra, mniejsza o to. Dawać! Kto chce wziąć udział w mistrzostwach piłki ukamieniowanej? Oj. To brzmi jak nasza reprezentacja. Ty, chudziak! Masz ochotę pokopać piłeczkę? A mogę postrzelać do niej na przykład? Takie wielkie łapy. Byłby super tutaj. Też mi wyzwanie. Mrówczo mordko? Ci kolesi nawet nie mają stóp. Więc kopanie bądź krucho. To prawda. To jest wielkie jak ten, ale... Okej, okay, ty, czyli tutaj trzeba go przebić strzelaniem. Naprawdę, element ruchomy byłby takim złotem. Zwłaszcza przy mięśniaka tutaj w wyzwaniach. To jest potężna czarna cebula. Okej, okay. Możemy sobie wybrać, czekaj, projekty HGW. Spychacz był! Czemu jest wykrzyknik? Zastanawiam. Aha. Okej, okay, coś tak pobrzęczało, dlatego przerwałem niestety. Okej, okay, wybierz pojazd. No dobra, spróbuję to alternatorem po prostu robić, ale szczerze mam coś podobnego chyba do tego. Do tego tam. No, spróbujemy tego to tak wepchnąć na razie. W sensie ja wiem, że prawa i lewa. Możemy sterować? Możemy sterować, dobra. 4 na puzelka mówisz, no dobra. To jakbym po prostu wyszedł i... Nie, no można, czekaj. Myślę, że damy radę, jest możliw. A ten bramkarz tutaj. No to bramkarz możemy zabrać przecież. Już o tej samej. Okej, okay, to mogło nie być najmądrzejsze, żeby to iść cały czas z buta. To prawda. Ech, coś po bokach było super. Naprawdę super. Dobra. Błagam, tylko nie. A tak, tylko nie do machinki. Możemy? Super, że już nie ma tego widoku. Ej, sobie faktycznie. Czekaj, bo to może sobie pomysł. Okej, to w zasadzie tutaj tym spychaczem można by naprawdę wiele zdziałać. Ej, dobra, nie, zmieniamy. Czekaj, takie wyzwanie. Zmieniamy zasady tej gry troszkę. Mamy sobie coś podobnego do tego spychacza. Bierz pojazd. Moje projekty. Widak to się nazywało chyba? To może być w porządku, w sensie to miało być niby do obrony, ale... Dobra, widać, będzie w porządku. Tak mi się wydaje. Wiecie, no skoro nie musimy się tym martwić... Gotów, jedź. Zaparkujmy tutaj. Okej, zakładam, że chyba 5. Tam ma być raz, 2, 3, 4, 5. Tak bym powiedział, że o to chodziło? Nawet 6. I super. I jakby to wszystko teraz po prostu tam wpakować. Do środka damy radę? Chociaż 2. Ej, czekaj, nie rób mi tak. Piłeczki, nie róbcie mi tak, no bo bądźcie miłe. Okej, okay, chociaż 2 na raz i będzie w porządku. Okej, okay, bramkarza też możemy zdemolować, to nie jest problem oczywiście. Chyba, że mamy ich... Chyba, że tu mamy te wszystkie piłki tak zrobić. Oj, to było problematyczne. W sumie zrobienie po prostu szerszego tego pojazdu też by było spoko. Tam jest piłka? Nie, to nie jest piłka. Szkoda. Branie po 2 nie jest zasadniczo złym pomysłem, ale... Okej, okay, nikiemu już nie możemy followować, prawda? Na szczęście. No nie, zdaje się, że nie. Okej, okay, czyli faktycznie może zrobienie po prostu widlaka. Do tego byłoby super pomysłem. Okej, okay, zobaczmy jaki może być najszerszy pojazd, jaki możemy opanować. Czekaj, słysz pojazd. Okej, okay, bo ten jest ciężki, tak potrzebuje takich dziwnych rzeczy. Nie potrzebujemy chyba broni na szczęście. Montownia. Ja bym chciał nowy pojazd cały czas. Całysienki nowy pojazd, tak. Okej, okay, no fotela. Od fotela może zaczniemy sobie, chociaż nie. Chociaż tak.
Okej, standardowy fotel. Okej, zaraz wiem, że będziemy musieli go przestawić, nie? Ale... Aha, dobra, jako pierwszy ten nie jestem w stanie tego zmienić. No dobra, zasilanie w takim razie. Nie no, na żaglach to nie. Myślę, że jeden duży silnik tutaj możemy wystarczyć. Tacunia, myślę, że karoseria będzie piekielnie ważnym elementem. Lekka wystarczy, tak, lekka kostka, czy klin... Działajmy może na kostkach? Aha, tu jeszcze jedna ważna rzecz, prawda? No bo tutaj jeszcze koła muszą być. To momencik, bo to też jest bardzo ważne pytanie, jak my... Na co my sobie możemy tutaj pozwolić, tak poprawdzie? Oczywiście możemy zrobić coś takiego, nie? Bo tak, najwięcej piłeczek może, można by powiedzieć, się utrzymało, ale to tak, żeby było w miarę symetryczne pewnie też by było dobrze zrobić. No i oczywiście przejezdne, nie? Okej, to zaczyna być coraz cięższe niestety. Co tam Mambo? Okej, coś tam źle to głupie, tak? No niedobrze. To nie powinno być głupie. Aha, to taka rama w sumie. Taki może być problem. To jest fakt. Dobra, daj mi jeszcze koła. Bo to jest, to będzie chyba najważniejsza część tej. Przyczepne koło może być potrzebniejsze, to jest prawda. Okej, okay, no za misiem już pewnie nic nie będzie potrzebne, na szczęście. Okej, okay, no tutaj dwa koła na pewno są potrzebne. Pojazd nie mieć równowagi, ja wiem, że pojazd nie mieć równowagi. Pojazd nawet nie mieć przyszłości, niestety. Okej, okay, karoseria. Lekki, kostka. Okej, okay, bawmy się, chociaż nie, czekajcie, spróbujmy lepiej wyrównać po prostu chwilowo. No co, kliny możemy dać na boki, żeby to nam jeszcze wpadało do środka. Ja wiem, że to nie jest symetryczne, jeszcze. Nie, żeby potem miało być, ale... Okej, okej, dobra, czerwone nie jest okej, okay. No... Wiele osób tak sądziło. Dobra, ale chyba to będzie w porządku w miarę. Tylko właśnie, jeszcze by się przydało tutaj... koła. A i w sumie też nie mamy innej ważnej rzeczy. Co? Dobra, przez chwileczkę nie mieliśmy numerków, tylko... Ech, za każdym razem się zmienia ośka. Straszne. Dobra, tak żeby nam się jakoś nie zamuliło trochę jak... W sumie okej, chyba dwie pary kółko się były bardziej w porządku. Ale dobra, nie wnikajmy. Okej, karoserio trzeba teraz jeszcze zabudować troszkę. Ok, oczywiście, lekki. Kostka? Kostka, no niestety. Lekka kostka tutaj musi być, no. Zresztą nie wiem, czy. Zresztą nie, klin tutaj to nie jest dobry pomysł. Ale też powinien wystarczyć. Ale czekajcie, spróbujmy teraz. Czy na testorze mamy piłkę, to jest. Aha, sekunda, jeszcze jedna rzecz. Zasilanie. Dla zasilania, co paliwo by się przydało. Tak, duże paliwo może być bardzo wręcz zbawienne. Średnie paliwo też się może przydać oczywiście. I to nie jest jakby odrzutowe, nie? Ale... Ale to faktycznie może być malusieńki dylemat. Silniki w sumie dajmy tyle silników, ja tam mamy. Oj, nie o tym chodziło. Ja wiem, że ciężar wysoki, to jest wszystko ciężkie. Jeszcze małe, tak do równowagi, czemu by nie? Okej, no więcej sprzętu niż talentu pewnie. Ale to jest tylko po to, bank danych pojazdów, testor musiał. Jak to w ogóle tam się porusza mniej więcej? Okej, tutaj nie najgorzej. Z piłką? No tylko taki piłek bardzo mało to zmieści, zdaje się. Tak bym powiedział. Tak jakby trochę też nierówno to działało. Mhm. Okej, spróbuję większe te widły jeszcze zrobić, w sensie trochę do przodu to pociągnąć. Montownia, tak. Ile by się dało? To jeszcze karoseria. No ile mi gra pozwoli? To jest dobre pytanie. To oczywiście jest lekka kostka, tak? No, znaczy tylko albo jaż, nie? Mam nadzieję, że piłki są dokładnie w takim samym rozmiarze. Okej, wirtualna ściana, dobra. Okej, pospowalimy, powinno być w porządku. Fotele, ja wiem, że strasznie trzeba wyglądać koła. Takie okay, przyczepne koło może być tutaj bardzo potrzebne w takim przypadku. I chcę zobaczyć, jak to będzie jeździło. A myślę tutaj bez większego
Test robimy po lewej, bez większego zaangażowania. Coś mnie ściąga w lewo trochę. Mało skrętny, ale dobra. Ok, weźmy sobie, zapiszmy. Zapisz pojazd. Pchacz. Pchacz jeden, myślę, będzie w porządku. Pojazd własny. Ok, ja nie musiałem tego akurat. A, usunąłem. Dobra. Pycher. A, CZ. Nie jest katastrofalne pisanie na tym. Aczkolwiek, jakby to powiedzieć. Ta klawiaturka, która była tam dorzucana, to też by mogło być sobie w porządku. Pojazd własny, myślę, że może być ci całkiem w porządku. Okej, okay, pewnie będę zmuszony niestety. Ile paliwa. Okej, okay, czym ja muszę tym stanąć? Czymkolwiek, zdaje się. No dobra. 3, 4, 5, 6. Dla cierpliwych, ja wiem. 7, 8, 9. Ładna steza tam się tego robi. Okej, okay, teraz myślę, że to by mogło być wyższe w zasadzie. Ale chyba jest w porządku. Okej, okay, tyle piłek może mi wydać to naraz. No dobra. To jest w zasadzie całkiem miłe. Dobra, tutaj ta piłeczka by się jakoś zmieściła, wcelować sobie, tak? Tak, o to chodziło, dokładnie. I super. I czymś takim? Trochę niechętnie, ale ruszymy, tak? Wystarczy nam pary pewnie, nie? Tak bym powiedział. Okej, okay, ta jedna piłka nam chyba ucieknie. Niefortunnie. Dasz radę! Okej, okay, 4-butopędny napęd tutaj mógł nie wystarczyć. Ale to jest tylko złudzenie na szczęście, bo z rozpędu damy radę. Dobra, piłkarza też robimy, trudno. Co ty tu robisz? Mamy wielki problem ze skręcaniem. Mianowicie nie skręcamy. Dasz radę! Kurczę, ten tutaj przeszkadza, dziad jeden. Won! Ja się wpartolił, ty. Czy to był potrzebny jak? Ty, co mnie tutaj demolujesz? Przestań! Kurna, kolejny. Myślę, było wszystkich usuwać na bok, gdzieś. I tak nie jest źle, bo to... Aha, tylko te kulki będą teraz cholerne. Dobra. Robimy to bardziej analogowo. Oddawać dziady jedne kulki. Jeden z drugim. Terrorysta jeden, ty no. Se wymyślił, żeby je tu atakował. Oddawaj. Stąd już jak sobie przetransportowałem, to jest bez katastrofy. No co za... One kradną te piłki z premedytacją. Okej, czy muszę coś z tej strony robić? Mam nadzieję, że nie. Okej, puzelek. Ja trofeum. Puzelek nam sobie wystarczy, ale. Okej, ale wiemy, że błąd był techniczny po prostu, tak? Myślę, że trzeba sobie przygotować najpierw trasę, a potem dopiero się szarpać z piłkami. To też jest ważna informacja na przyszłość. 6. Z jedną może się uda? Mi się cały trójkę udało, pewnie by było w porządku. Okej, chyba zaraz się tak dowiemy. No, tak, jeszcze... A! Jeszcze je przyblokowałem. Okej, ile potrzeba było do... Okej, w sumie nie chcę wiedzieć. I tak już dużo. Dużo. Dużo straciliśmy. Tak, może było lepiej. Troszkę kurczę boli, nie? Dobra, ale chodźmy stąd. Dwa światy, spróbuję zrobić. Klasyka! Ja wiem, że RBM mógłby sobie tutaj zmieniać te rzeczy, ale troszkę mi się nie trafiło. Niestety. Tak, kontroler dalej jest dla mnie troszkę opcji, niestety. Mimo wszystko, mimo tego, że w zasadzie od tego zaczynałem, no to... Wiecie, nie te czasy, czy przyczaił do klawiatury i tym podobnych. Zresztą przyznam, że niektóre gierki faktycznie łatwiej się gra i przyjemniej na podziku. Ej ty, przestań się, jeden z drugim. Okej, okay, chciałem pogadać z tobą, chcę dalej, misio. Gadajmy. Co za nora, Boguś, nie się zdawało, że cię najęli tu na sprzątacza, nie?
Ja rozważałem tę intratną ofertę. Muszę dużo płacić. Ale od całego myślenia zbolało mnie łeb. Masz mnie wręczyć? Da mi puzelka w ten. No dobra. Pracowali w muzeum puzelków. To jest dobre pytanie, bez gości. Misio, czy ty tu dziadu nie śmie? Aha. Do kosza rzuci za nim butleski. Zauważę, jak to zrobimy? Nie jego problem. Mam jakiś pojazd do tego? Proszę. Katapultę czy coś? I to było epickie. Ej, chyba nie jesteśmy w stanie czegoś takiego w ogóle zrobić jak na razie, albo musimy go zbudować na szybko. Dobra, spróbujemy go zbudować na szybko w takim przypadku. Przedmioty w powietrzu, dobra. Bank danych pojazdów. Okej, nowy pojazd na szybko. Tak, fotel, standard, ale już nie. To będzie chyba gadżety, karoseria, amunicja, magazyn to będzie. Skrzynka, tak, o skrzynki byśmy zaczęli, chociaż to nie wygląda najlepiej. Duża tacka byłaby chyba lepsza. No tak, czekaj, zmieńmy to. Szybki pojazd, kasuj. Ja chcę tackę, dużą tackę. Super. Fotele, myślę, że fotel standardowo na końcu. W porządku. Misio winien być zadowolony. Paliwo, silnik. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to mniej więcej tyle samo waży, bo mi się nie chciało sprawdzać, muszę przyznać. Co ten duży silnik? Spróbujemy. Silniki, to duży silnik, myślę, że jeden. To nie będzie to samo, co dwa małe, czy cokolwiek, ale... Okej, też jeden mały się tu zmieści, nie? Tak. Z równowagi w przyrodzie i chyba tutaj... Nie, tu już jesteśmy na równi. No dobra, to nie jest aż takie ważne chwilowo. To wystarczy, żeby jakoś latało mniej więcej. Ale czy potrzebujemy czegoś więcej? Wydaje mi się, że ono koła na pewno. Koła się mogą przydać, to jest fakt. No, and that's a fact. Dobra, tutaj powinny być kółka. Cztery najlepiej. Ta parzysta ileś tam może się tutaj przydać. Z karoserii by się mogły faktycznie jakieś tutaj jeszcze takie boczne. Tyczka może nie, ale były te panele takie. O, właśnie, o tym chodziło. Aha, pod to nie mogę się podczepić za bardzo. Bieda. Tak też nie. No, ale tak możemy. Dobra. Spawajmy to trochę. Może akurat nie, no bo to nie musi być jakieś specjalnie wielkie, na szczęście. Wystarczy, tylko żeby nie spadało. Okej, tutaj nie możemy, ale tutaj możemy. Okej, to też będą taczki, no to jest popularna konstrukcja, jak się wydaje. Aha, no tutaj spadliłem. Dobra, ja chodzi okej. Okay. I co najważniejsze. Mniejsze śmigła. Pływaj i unoś się. Balon, pławik. Śmigła są potrzebne. Duże śmigła są potrzebne, czy małe? Małe są potrzebne na razie. Też czekaj, może sobie dużo by zrobił. Duże składane. Ja jestem w stanie to przymocować do tych klinów? Jestem. Okej, okay, to mnie w sumie zaskoczyło dosyć pozytywnie. Gdzie jest połowa tego pojazdu? Tutaj pewnie, nie? Tak. Okej, okay, tutaj za sekundkę sobie oczywiście też poprawimy. Okej, okay, lekki, no panel to będzie chyba, nie? Tak. Okej, okay, żeby nas nie doważało, czy cokolwiek, spróbujmy, tak? To są te składane skrzydła, czy dałem te pełne skrzydła? Teraz oj, nie skrzydła, tylko śmigła. Dobrze składane, dobra, okej, okay, super, myślę. Myślę, że do przenoszenia powinno być zapis. Okej, okay, tam nazwę mu jako T1. Tylko taki taczak. Macie już troszkę do czasu, nie? Aby się przydało. To nie jest tak, że go zmianowaliśmy tam na te piłki. Zresztą ja to jeszcze sobie poprawię. Dowiemy się, taczak. Bardzo ładnie. Okej, okay, Bangdane, wyjdź z warsztatu. To się musi udać. Jak zakładam, jesteśmy w stanie chyba podnosić to. Ja wiem, że gdzieś tam dalej jest chwytak potem, ale chyba to wystarczy, jeśli manualnie podjedziemy do tego. Okej, mogę cię tu władować jakoś? Mogę, super. Żyroskop jest potrzebny. No raz, no już w zasadzie. Czy jestem w stanie tutaj tego powrzucać na raz? Myślę, że tak, spróbujmy. W każdym razie chciałbym spróbować, tylko ta trójka. Mhm. Jakby to było ciut wyższe, byłoby na pewno łatwiej.
Kurczę, nie o tym chodziło. Mogłoby być, ale troszkę dalej, 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 proszę. Dam radę, dam radę, dam radę. Spadać, jeden z drugim. Dobra, bomba. Daliśmy radę bez nawet tego itemku, więc my spoko. Okej, okay, i jak wrócimy do HGW? Ma sałatko, szybko, super, super, bajo, bajo. Dobra, tutaj coś słyszymy, chyba tego Jinjo gdzieś dziada. A nie, to ciebie słychać. Ech, ty Pokémon jeden, ty. Dobra, okej, okay, niech to się zapisze na spokojnie. Okej, okay, a chciałem jeszcze chwileczkę postrzelać. No dobra, ale rozrywkowo nas oczekuje, myślę. Chyba mamy też trzeci od razu blokowany. Ale wcześniej pół zaleczki powinny być do zrobienia. Chociaż... Dlaczego tam są dwa mostki z puzzlekami? Czyby tam był kolejny świat po prostu? Dlaczego, jeśli tak, to dlaczego tam mamy jeden ten? Czy ja o tym nie pamiętam? Okej, okay, Bewszek na wulkanie. Chyba nie robiliśmy tego. Może czas to zmienić? Kto wie? Ech, i te wieczne ładowania. Okej, okay, czyli trzeba będzie puzelki pomęczyć. Czy my tu mamy trzeci świat? Okej, okay, przyznam, że chwilowo nie mam pojęcia. Ale dobra, widoczek jest ładny. Myślę, że sobie zakończymy w takim przypadku. Zacineczek w każdym razie. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I cóż, no, udanego dzienka wam życzę. Do zobaczenia. Hejo!